Coraz więcej osób chce iść na wypożyczenie i w sumie to nie dziwię się. Jest nas bardzo dużo i nie wszyscy mogą grać, no bo mamy już dużo zawodników i ciężko, żeby każdy zagrał, a szczególnie ci, co mają mniejszy overall, trochę więcej. List do trenera wystosował Ramsey Ice-T i mówił, że chce iść na wypożyczenie, więc nie ma problemu. Ramsey'a możemy na wypożyczenie wystawić, tylko ciekawe, czy się ktoś zgłosi, ale myślę, że po takiego chłopa, co zawalił gola Puskasa, to się ktoś zgłosi. Oczywiście dopiero w zimę, ale zima niedługo nadejdzie w końcu. Pojawią się też nowe transfery, nowe osoby przyjdą. W ogóle ile meczy do okienka nam zostało? 7 meczy. Więc w następnym odcinku prawdopodobnie pojawi się znowu rekrutacja na piłkarza naszej drużyny GOTUF.sk. Także jutro wpadajcie, jeżeli nie jesteście w klubie, a chcecie dołączyć, to w komentarzach na YouTubie będziecie mogli to zrobić. Wszystko zostanie wytłumaczone w odcinku. Trzeba to zrobić z wyprzedzeniem. W sumie wypożyczenia nie są takie złe. Tomasz Plackę poszedł jako pierwszy na wypożyczenie i już parę overali w górę dostał, więc w sumie to spoko. Wylosujmy kogoś, kto zagra dzisiaj we wszystkich 3 meczach. Będzie to Adolfo Dybala. No dobra. No więc tak wygląda skład na ten mecz. A mecz będzie ciężki, bo gramy z Chelsea FC. No i teoretycznie w rzeczywistości mają słabą formę, ale jak będzie w grze, to nie wiem. Gramy z naprawdę dobrą drużyną, więc fajnie byłoby wygrać. Gramy dzisiaj z 3 drużynami i wszystkie są od nas wyżej w tabeli, ale to nic nie zmienia. Albo przegramy, albo wygramy, nie wiem. Znając życie z Chelsea wygramy, także tutaj o wygraną się nie martwię. Obydwa Manchestery wygraliśmy, w dupę dostaliśmy tylko od tych słabszych, także no jest jak jest. Victorius! Aj! Victorius jeden z najwyżej ocenionych naszych pomocników, a nie ma ani jednej asysty, ani jednego gola, no. To może teraz, Victorius! I teraz! No i znowu zalokowane. O, to jest dobre podanie do Mudryka, Mudryk! Dobrze, Dybala. Buat? Ole, Buat! Ale kurde, było blisko. Mógł być lewy obrońca z golem z Chelsea, ale niestety jest tylko 0-0 i druga połowa. No i ta pierwsza jak każda inna. Nadal nie ma formy nasza drużyna. Buat? Buat! Aj, jeszcze Szafaran dopadnie do piłki, Szafaran strzela! I broni to bramkarz. Szkoda, cholera, mogła być brama. O! Chyba Slash i Victorius strzelał, no. Taki drugi Krzysiowski trochę, no ale dobra, on ma pomagać w środku pola. Ojej! Dobrze, Bladacz. Dobra, to wejdzie na Bosaka. Dobra, jednak nie, sorry. Na Bosaka nie wejdzie. Krzysiowski wejdzie. Skrzydła idą w górę. Wchodzi też Camilos. Wchodzi Ryan Duda Johnson. I Marcel Kozini. Niebezpiecznie Chelsea! Znowu ładnie, Bladacz. Dobrze, Bladacz. Chyba znowu MVP będzie. Najlepszy zawodnik w drużynie to bramkarz. Koniec, przejąłem. Zakończy się ten mecz remisem 0-0. Nie wiem, czy to źle, czy dobrze. Igor Bladacz znowu MVP. Wow. Dobrze, że jest on, bo gdyby nie on, to by była taka katastrofa. I tak jest, ale trochę mniejsza. 10. miejsce. Mbappe, najlepszy piłkarz świata, złota piłka. O, kiedyś się w końcu doczeka chyba. Aston Villa jest jeszcze lepsza od Chelsea i to wiele, bo ma 3. miejsce w lidze. 11. miesiąca, znowu nikogo nie ma z naszych. Gramy jak gówno. Chociaż Bladacz powinien być. Krzysiowski dostał plus 1. Nartoszowski dostał plus 1 overall. Wow! Dopiero teraz. 1,5 roku mu to zajęło. Ale overall poszedł w górę w końcu. Jest Matty Cash. Bardzo go lubię. Ale niestety dzisiaj będzie musiał zostać rozjeżdżony. Rozjechany. Takim składem wychodziły na Aston Villa. Mam nadzieję, że ta taktyka znowu da nam powera, jak kiedyś dawała. Gramy oczywiście na wyjeździe. Trzeba skopać dupę Mattiemu Cashowi. Ale Aston Villa dobra drużyna. Wciąż czekamy na jakieś przebudzenie gołtów, na jakiś super mecz, żeby drużyna zagrała świetnie i na razie przegrywa. Może ja powinienem zrobić taki challenge, że mecz w absolutnym milczeniu czy coś. I tak Bladacz tu już odwalił robotę, bo strzelili 3 razy, a 2 razy on wybronił. Ale no niestety, do 3 razy sztuka i tracimy w pizdu. Zaraz się zacznę denerwować i będzie tyle z tego. No ładnie bronił Bladacz, robił co mógł. Ale tutaj już prawie pusta bramka, nie dało się nic więcej zrobić. Przykre, przykre jest to. Zobaczmy, Szafaran kontra Matty Cash. Ależ pojedynek. Ależ to zrobił! Szafaran!
O, no jeszcze jakby kurwa dobrze wrzucił. Dobrze, Duda Johnson. Johnson strzela prosto w bramkarza. Ale dobrze lata ten Johnson. Fajnie mi się nim gra. Dobrze, dobrze, dobre podanie! I jest remis! 1-1. Kto to strzelił? Pepson? Tak jest, Jacek Pepson. Po numerze poznaję. Zarobiście. Tutaj szafaran do Nartoszowskiego. I ten ładnie się odwrócił i podał pięknie do Pepsona. No ładnie. Tutaj zasługa też Nartoszowskiego, ma asystę. I mamy remis w końcu. No jakieś tapiny trzeba pograć. Dawno nie było. Zobaczmy, Duda Johnson. Wychodzi Duda Johnson! Broni bramkarz. Lukas Lexus, Lexus strzela, ale próba całkowicie nieudana. Koniec pierwszej połowy, 1-1. No, ciekawie, wyrównany mecz, może jeszcze coś z tego będzie. Jest Jacek Pepson, Pepson, ale w ogóle niecelnie. Nawet nie wiem, jak on jest nożny, ale to nie wyglądało, jakby był prawo. Dobra, robimy zmiany. Wchodzi Ramsey Ice-T, Salientowski. Goni Suki na Bosaka jako striker. Markus Różalson za Hejdyskiego. O Jezus, dobra, mogliśmy stracić, ale na szczęście nie ma. No widzę okazję do wygrania w tym meczu, kurde, byśmy mogli to wykorzystać. Markus Różalson wychodzi tutaj, Ice-T jest sam! I Ramsey nie trafia takiej sytuacji, ojeny. No nieźle, koniec meczu, remis. Który to już? Dzisiaj na pewno drugi. Jacek Pepson najlepszym zawodnikiem meczu. Match day 14. Spadamy na 11 miejsce. Nie, no jest dramat. CD Everton chce pozyskać Donalda Trumpa na wypożyczenie. No spoko. Nie wiem nawet, co to jest za drużyna. Zagramy dzisiaj ostatni mecz z West Hamem. I nie wiem, czy wiecie, ale trener ma załamanie nerwowe. I nie mam zielonego pojęcia, jaki skład wystawić. Jeden z was w komentarzu podesłał optymalny skład, taki, którym pewnie już kiedyś wychodziliśmy, który powinien się spisać, ale myślę, że cokolwiek bym wystawił, to byłoby tak samo, bo nie wiem, wszyscy chuja grają. Tak wygląda ten optymalny skład. Wyjdziemy takim. Ten skład powinien być najlepszy. Powinien rozjebać każdego. Aktualnie ten skład jest rozjeżdżany przez każdego. Nie strzelamy w ogóle bramek. Mamy bardzo mało bramek. Może faktycznie. Skupmy się na tych pucharach w tym sezonie. Spróbujmy zajść jak najdalej. Bo ja w lidze to już nie widzę żadnego ratunku. No chyba, że dzisiaj z zachodnią szynką United wygramy. Po dobrej grze? To... kto to wie? Ale nie będzie tak, nie ma takiej opcji, żeby tak było. Wow, no to prawie Antony nam strzelił z przewrotki. Czajte, nie Antony, tylko ja, Antonio, kurde, Antonio, właśnie. Kiedyś był niezły starter w FIFA, nie pamiętam w której. No Boże, nie no. O nie, i broni Bladacz, brawo. O kurwa. Mać, jebany sołcek. Nie, no i ja teraz kręcę głową. Nie wiem, co jest nie tak z naszą drużyną. Posypało się wszystko to, co budowaliśmy w poprzednim sezonie. Nic nie da się już zrobić. Jaka ciężka jest ta liga pierdolona. O, o, teraz będzie Krzysiowski. Jest, jest, jest Krzysiowski. Tak, 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 jest. 1-1. Bierz piłkę, kurwa, gdzie idziesz? Bierz piłkę i wracaj. A, nie mogę. Dobra, jakimś cudem się udało. Znowu asysta Nartoszowskiego. Dobre wykończenie Krzysiowskiego. Kurde, on strzela z gry. W ogóle my gramy słabo. Nartoszowski strzela, Krzysiowski strzela z gry. Co jest, kurwa, nie tak? Wszystko, wszystko. Krzysiowski. Prosto w bramkarza. No to koniec pierwszej połowy. Znowu 1-1. Hejdyski, Hejdyski mógł mieć bramkę, broni dobrze bramkarz. Może zdejmijmy już Krzysiowskiego i wstawmy Westa. Teraz pora na drugiego ofensywnego pomocnika, żeby strzelił nam bramkę. Jeszcze jedna zmiana, wchodzi Ryan Duda Johnson. Dobrze, West, dobre zagranie! Aj, wyjął to Areola. Szkoda, że Fabiański nie broni. Fabiański, byśmy się ugadali z Fabiańskim, żeby nam trochę nawpuszczał. Jej! Myślałem, że trafi z daleka. Ciekawe, no kurde, niewiele brakowało. Zmieniamy jeszcze napastnika, wchodzi Alex Jesus.
i pomocnicy Zaworski i Salientowski. I Andrzej Wąsik jeszcze. A, już nie ma zmian. No to niestety. No niestety, koniec! Nie wierzę w to, 1-1. 3 remisy dzisiaj. Krzysiowski najlepszy na boisku. Ja pierdolę. Nie wiem. Mecz day 15. Za chwilę będzie połowa sezonu, a my nie mamy nic. Nic! Mamy 8 remisów. Gdzie są bramki? Ja się pytam. Dlaczego nie strzelamy? Jutro mamy zajebiście ciekawe mecze. Zagramy z liderem ligi. Zagramy z Tottenhamem, który jest słaby, nawet słabszy od nas. No to w sumie z Tottenhamu byśmy się jeszcze mogli pośmiać. I z Nottingham Forest, a Nottingham Forest to nie wiem, które jest. O, niziutko, 17. Szczerze, z liderem ligi Arsenalem pewnie pójdzie nam jutro najlepiej dotychczas, bo to jest najlepsza drużyna. A z takimi idzie nam naprawdę dobrze. Praca w Pendik Sporze, nawet nie wiem, brzmi jak tureckie. Chyba tam się kurwa wybiorę. Czemu my w ogóle nie gramy w nocy? To wszystko przez to, że gramy kurwa o 12. O 12 to ja jeszcze śpię. Pamiętajcie, że jutro będzie można zgłaszać się do zespołu. Jak ja o tym nie zapomnę, ja pewnie zapomnę. I nie wiem, co mogę jeszcze powiedzieć. Chyba widzimy się po prostu jutro. No nie wytrzymię, no. Nie możemy wygrać. Czuję się taki bezradny trochę. Chciałbym, ale nie mogę. Ale nie poddajemy się. Jutro zaczynamy od nowa. Jutro, kurwa, wygrywamy wszystkie mecze do końca ligi. Serio, serio. Także nie możesz tego przegapić. Widzimy się na premierze kolejnego odcinka. Pa, pa!